Szczęść Boże wszystkim, wiecie kim jestem, no i zaczynamy. Historyjka okładkowa trwa dalej i Caesar i Jude ze sobą walczą, a w zasadzie wyglądają na skonfliktowanych. Judge się chyba spotkania z Caesarem nie spodziewał? Wygląda mi to na konflikt z przeszłości. Widać członkowie Mads o coś się pokłócili dawno temu i się grupa rozeszła w swoje strony. Dobra, właściwy rozdział zaczynamy od Vegapunka, który opowiada o pocięciu swojej głowy. Bunny jest zdziwiona tym, co zaszło z jego głową. Doktor mówi, że kiedyś był prawie tak wysoki jak gigant. Jimbe mu odpowiada, iż słyszał takie plotki, na co naukowiec dopowiada, że zjadł owoc Brain no Mi, który pozwala mu zapamiętywać niezliczoną ilość informacji i dlatego jego mózg stale rośnie. Swoją drogą to jest idealna zdolność dla naukowca. Patrzcie, jak strzelił w dziesiątkę. Ale to też jest miecz obusieczny. Vegapunk był chwalony w serii cały czas jako najwybitniejszy naukowiec. Tymczasem patrząc na to, co potrafili zrobić Caesar albo Queen bez takiego owocu, to kto wie, który z nich jest najlepszym naukowcem. Pytanie też, jak dawno temu Vegapunk zjadł ten owoc i jak duży był jego potencjał przed zjedzeniem. No dobra, ale wróćmy do fabuły. Doktor kontynuuje wypowiedź, rozgaduje się o tym, że jego mózg jest największy na świecie i wciąż rośnie. Chopper jest zajarany zdobyciem nowej wiedzy medycznej. Luffy go pyta, czy jest idiotą, skoro pociął sobie mózg. Jeden z lepszych gagów od dawna. Na co Vegapunk kontruje, iż jego jabłko na głowie to antena. I na wyspie jest miejsce nazywane Punk Record, w którym trzymany jest jego mózg. A dzięki antenie może się poruszać z dala od głównego mózgu. Tłumaczy, że dziewczyna, którą spotkali, była jednym z jego klonów. Jest ich 6, a każdy z nich jest ekspertem w swojej dziedzinie. Oraz mogą robić 6 różnych rzeczy jednocześnie. Jego pełna osobowość jest rozdzielona na owe klony. Każdy z nich też się łączy z Punk Records raz dziennie, by synchronizować swoją wiedzę z resztą, ponieważ każdy odpowiada za coś innego. No i też mają inne uczucia i tak dalej. Jimbe podsumowuje, że podzielił on swój mózg. Vegapunk zaczyna opowieść o wyobrażeniu sobie, że jego mózg jest jedną wielką biblioteką oraz gdyby cała ludzkość miała do niego dostęp, to stworzyliby morze informacji, w którym dzielone by były różne idee. Taka jedna wielka skarbnica wiedzy. Dla mnie po prostu chce stworzyć internet. Chopper jest zachwycony, bo mógłby studiować wiedzę medyczną z całego świata, co doktor potwierdza. Jimbe podchodzi do tego sceptycznie, mówi, że jeśli wszyscy by dzielili się swoimi myślami, to konflikt ideologii mógłby być bardzo problematyczny. Wyobraźcie sobie kłótnię Kainu z Dragonem na Twitterze. Vegapunk natomiast myśli tylko o kwestii naukowej, trochę naiwne podejście i mówi o tym, że w nauce nie ma progresu, jeśli się boisz pójść naprzód. Bunny to wkurza i zarzuca doktorowi, że dla progresu jest w stanie poświęcić wszystko i zrobił to z jej tatą, tworząc z niego bezduszną broń. Podejmuje próbę zastraszenia naukowca mieczem świetlnym oraz upiera się, by odmienić jej ojca z powrotem. Lecz nadlatują robale i Bonnie zostaje znokautowana, bo ich się boi. Przynajmniej tak to wygląda. Luffy ciśnie z niej bekę, Vegapunk potwierdza, że Bonnie szuka zemsty. Zaczyna też mówić o Wano i przechodzi do tego, że owoc Momonosuke był porażką, gdyż miał on kolor różowy. Wątek budowany od 10 lat, który był przedmiotem wielu teorii, a Oda sprowadził go do gagu. Nawet komentować mi się tego nie chce. Idziemy dalej. Wracamy do kwestii robota. Nasi myślą, że stworzył go Vegapunk, aczkolwiek tłumaczy on, iż to jest legendarny stalowy gigant, który zaatakował świętą ziemię ponad 200 lat temu. Jednakże zbudowano go ponad 900 lat temu. Czyżby atakował z opóźnieniem pozostałość z wielkiej wojny w pustym wieku? Czy może ktoś go po latach aktywował? Dużo pytań, a zero odpowiedzi.
Doktor gawędzi, że ponoć wysiadło mu zasilanie w trakcie ataku, a taka technologia dla tamtych ludzi sprzed 200 lat wydawała się kosmiczna. Nie wiadomo skąd przybył i co chciał osiągnąć, ale Vegapunk dostał polecenie od rządu, żeby go zniszczyć, więc znalazł się tutaj bez wiedzy decydentów z Red Line. Przechodzimy do reszty załogi. Shaka wyjaśnia, że ten robot wspiął się na Red Line 200 lat temu i Vega Force One został stworzony na podstawie tego robota. Użył on inżynierii wstecznej, żeby go zbadać i to było trudne nawet dla niego, by zrozumieć 900-letnie mechanizmy. Nie był ich w stanie w pełni okiełznać. Dodając, że w przeszłości roboty miały takie źródło zasilania, które byłoby w stanie powołać do życia rzeczy, które są tworzone teraz. Usopp identyfikuje Bonnie i Sanji się domyśla, że mała dziewczynka, którą spotkali wcześniej, to ona. Luffy każe doktorkowi przeprosić Bonnie, kiedy wstanie. Vegapunk mówi, że musi coś jej dać. Zapewne chodzi o dysk z pamięcią Kumy. Naukowiec prosi Gumiaka, czy może go zabrać z dala od tej wyspy. Akcja przenosi się do CP0, które rozprawia się z morskimi robotami. Widzimy Luciego z ekipą w maskach. Trafia do Shaki raport, że przybył na wyspę statek rządowy. Shaka mówi do Słomianych, że będzie przypał, jak odkryją, iż tutaj są piraci. Słomiani się zastanawiają, po co tutaj CP0 i Lucci. Usopp zaczął panikować i ogólnie są przerażeni na wieść o robie Luccim. Sanji chce ochronić Robin, Shaka przekazuje, żeby lepiej CP0 odpłynęło, a jeśli chcą zostać, to niech się szykują do bitwy. Na koniec rozdziału przeskakujemy do Revo. Kuma nagle wstaje i zaczyna gdzieś biec, będąc w trakcie naprawy. Niestety nie udaje mu się to, ponieważ jest w ciężkim stanie. Dragon krzyczy, żeby Kuma im powiedział, czego chce. A Iwa mówi, by przy nich został i to jeszcze nie koniec walki oraz armia rewolucjonistów dopiero zaczyna, cokolwiek to znaczy lub co ma na myśli. Kolejny bardzo przegadany rozdział, akcja z owocem Momo to dla mnie bullshit totalny, ode mnie 7 na 10 i zobaczymy co będzie po przerwie. Mówiłem, że nie będę komentował owocu Momo, ale jednak to zrobię. I teraz tak. Fandom od lat się głowił, dlaczego Vegapunk zostawił Kaido-podobny owoc w laboratorium na Punk Hazard, gdzie każdy mógł go zjeść i to przez tyle lat. Wszyscy myśleli, iż to jest jakiś prototyp owoców Smile. Tyle teorii z tym powstało. Sam uczestniczyłem w dyskusjach, dlaczego ten owoc został porzucony. A jak się okazuje, powodem był tylko inny kolor niż powinien. Jak już Oda pomysłu nie miał, dlaczego doktor go zostawił na Punk Hazard, to mógł chociaż poczekać, aż wpadnie mu coś lepszego do głowy i wtedy ujawnić prawdziwy powód, dlaczego ten owoc był wadą. Przecież wątek z wadliwym pseudo-owocem Kaido miał spory potencjał na coś więcej. Jednak no cóż, czasu nie cofniemy. Po drugie, specjalnie pominąłem wątek tego, że CP0 chce zabić Bonnie. W tym rozdziale padła taka kwestia i to nam wyraźnie sugeruje, że Bonnie musiała sporo namieszać na Reverie, skoro obok Vegapunka chcą ją dorwać. Nie wiem za co potencjalnie może odpowiadać, ale musiała naprawdę komuś wysoko postawionemu zajść za skórę lub obok Revo irytowała ludzi swoimi poczynaniami. Ciekawym pytaniem też jest, co było jej celem i czego mogła szukać na świętej ziemi. Może najpierw tam szukała dysku z pamięcią Kumy, lecz dowiedziała się, że to jednak Vegapunk jest w jego posiadaniu. Kto wie. Po trzecie, Kuma wstał i nie wiadomo po co i gdzie chce iść, aczkolwiek podejrzewam, że jego celem są Słomiani. I to sprawi, iż rewolucjoniści trafią na Egghead. Jakieś takie przeczucie mam po prostu. Ładnie by się to przeplatało z wątkiem Bonnie chcącą odzyskać pamięć dla ojca. Co do robota atakującego świętą ziemię 200 lat temu, to Królestwo Ryboludzi przestało brać udział w konferencjach Reverie też z 200 lat temu. Czyżby te dwie rzeczy były ze sobą powiązane? Może w trakcie ataku tego robota ucierpiała ówczesna rodzina królewska z kraju Ryboludzi i ze strachu postanowili się wycofać z życia na powierzchni? No jestem bardzo zainteresowany tym wątkiem.
I po piąte, zapomniałem wspomnieć, że tatuaż dragona jest podobny do jego opaski na nodze, a jego styl graficzny przypomina bębny powłów należące do kultury Indian, które są dosyć ważne podczas organizowanych imprez. I tym akcentem chyba kończymy. Ja bym kapelusznik, piszcie swoje opinie w komentarzach i do zobaczenia w następnych materiałach.